Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dobrze, że jesteście. A Maryja jak się cieszy. Jak dobrze, że zamiast leżeć w domu, przykryci kocem, leczący kaca sokiem z kiszonej kapusty, wybraliście tutaj pierwszą sobotę, ten niesamowity dzień. Ja, kochani, na co dzień zajmuję się podróżowaniem po Polsce, odwiedzam najróżniejsze parafie i przygotowuję je do podjęcia rekolekcji Oddanie 33. I widzę często reakcje ludzi na słowo oddanie. Przerażenie w oczach, bo przecież oddanie to brzmi tak strasznie poważnie, no bo oddać to nie jest pożyczka, to nie jest dzierżawa. Ja oddaję i obojętnie, co by się nie działo, to ja nie będę się spodziewać zwrotu. I kochani, oddanie życia Maryi to w moim życiu był drugi zwrotny moment, niesamowity. Najpierw Jezus się o mnie upomniał, przyszedł z doświadczeniem miłości tak niesamowitej, której się nie da po ludzku opisać słowami. I to był czas, słuchajcie, kiedy ja szperałam w internecie, żeby znaleźć informację o apostazji, żeby oficjalnie wystąpić z kościoła, z którym nie chciałam mieć nic wspólnego. Przez lata wieszałam psy na kościele. Przez lata byłam zbuntowaną, bluźniącą, ateistką, momentami zafascynowaną satanizmem, spirytyzmem, okultyzmem. Latałam jak wariatka po wróżkach, chiromantkach, karty tarota. Mój ostatni kontakt z Kościołem to była pierwsza komunia święta. I później przez kolejne 23 lata nie przekroczyłam progu świątyni. Odmówiłam przyjęcia sakramentu bierzmowania. Mój dom skrajnie antyklerykalny. Tata od najmłodszych lat karmił mnie różnymi zbrodniami Kościoła katolickiego i mała Martusia w szkole podstawowej z tą wiedzą chodziła na lekcje religii. Ten biedny ksiądz katecheta chyba zaliczał podwójną melisę, jak już widział moje nazwisko, że będzie miał ze mną lekcję, bo zawsze wychodziłam z bardzo trudnymi tematami. Ciężka muzyka metalowa, bluźniercze teksty. I przede wszystkim, kochani, ja byłam uzależniona od relacji. Ja tak strasznie chciałam czuć się kochana, ale przecież Boga nie było na liście źródeł miłości, gdzie ja szukałam. Więc moje serce wyciągało ręce do kolejnego faceta, bo to on był wyznacznikiem mojej wartości jako kobiety. Jeden, drugi, trzeci, piąty. I widziałam, że te motyle w brzuchu, one ciągle zdychają i nic mnie nie nasyca. Bo głód mojego serca nieświadomy był ukierunkowany w stronę krzyża, a nie drugiego człowieka. I przyszedł, kochani, taki czas, kiedy ja szukałam informacji, żeby oficjalnie wystąpić. I krótko później od moich bardzo wierzących, ówczesnych znajomych usłyszałam takie zdanie. Oni mi powiedzieli, że Bóg jest miłością. Ja myślę sobie z ironią. Co wy do mnie w ogóle, katolicy, mówicie? O jakimś waszym Bogu? Jakimś wytworze waszej wyobraźni? I teraz wy myślicie, że co, że ja się nawrócę? Że ja będę z wami w niedzielę do kościółka dreptać, rączki równo składać? Z jednej strony szydera, ironia i kpina, a z drugiej strony wielka zazdrość. Bo jak ja słuchałam tego, o czym oni mówią, to ja widziałam, że oni mają w sercu pokój. Taki pokój, którego ja nigdy nie miałam. Że oni, mówiąc o doświadczeniu miłości, nie karmią mnie jakimiś pustymi frazesami, pustą teorią, piękną, wzniosłą, tylko oni mówią o swoim doświadczeniu żywym, prawdziwym, realnym. Że jest ktoś, komu na nich zależy. Bezwarunkowo. I przepychaliśmy się podczas kilku spotkań. Oni mi namawiali: Marta, no pojedź z nami na mszę z modlitwą o uzdrowienie. I w końcu się zgodziłam. Z jednej strony pragnienie udowodnienia, że to jest jedna wielka katolicka ściema, jakiś fotomontaż religijny. A z drugiej strony taka cicha nadzieja, może ja też w końcu poczuję się naprawdę kochana. Ja chodziłam przez lata z taką wyraźnie wyczuwalną wielką dziurą w moim sercu, taką wyrwą. I czułam, że próbuję to zapchać światem, tymi wszystkimi substytutami, które ten świat mi wciska i mówi: tak, spróbuj tego, tamtego, a może jeszcze tego. I w końcu będziesz szczęśliwa. I kolejny facet, kolejna grupa znajomych, kolejna fajna szmatka, na którą odkładałam pieniądze. Kolejna praca,
Kolejna butelka alkoholu, kolejne próby z narkotykami. A dziura była cały czas, bez zmian. I wtedy, kochani, niedawno obchodziłam swoją niesamowitą rocznicę, 18 grudnia. To była 5. rocznica w tym roku, kiedy spotkałam miłość mojego życia. Kiedy weszłam do małego drewnianego kościoła. Próbowałam zamordować wzrokiem wszystkich katolików, łącznie z kapłanem, który rozpoczął Eucharystię. Msza Święta przesiedziałam całą, w pozycji takiej barowej, no bo przecież przed kim miałam klękać, patrzyłam z pogardą na katolików, na ich, jak ja to wtedy nazywałam, kościelny areobik, czyli powstań, padnij, uklęknij. Ja mówię, w ogóle co ci ludzie robią? Jakaś sekta? I po tej zakończonej mszy świętej rozpoczęła się pierwsza adoracja w moim życiu. Ja mam wtedy 30 lat i nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje, kiedy ten facet w koloradce, którego morduje spojrzeniem od początku mszy świętej, podchodzi do jakiejś złotej szafy, wyciąga z niej białe kółko i katolicki ciemnogród znowu pada na kolana. Ja mówię, w ogóle, jak można klęczeć przed czymś takim? Przecież ci ludzie zwariowali. Próbuję obliczyć, czy będę w stanie wydostać się z tego kościoła, ale odwracam się i widzę bezkresne morze czapek. Jak to wtedy się śmiałam, moherowych beretów. Przypominam sobie, że to jest zabita dechami wiocha, nawet autobus nie kursuje, więc jestem skazana na tych, z którymi przyjechałam. Więc odruchowo zaczynam gapić się w to białe kółko, bo nie mam nic lepszego do roboty. I wtedy, kiedy kolejny raz plułam Bogu w twarz, On przyszedł do mnie z doświadczeniem tak niesamowitym, którego się nie da po ludzku opisać słowami. Bo gapiąc się w to białe kółko, ja pierwszy raz w życiu poczułam, że dziura w moim sercu jest wypełniona po brzegi. Jak nigdy. Poczułam miłość, która zalewa moje serce. Z taką czułością. To był po prostu wodospad czułości na moje serce, które przez lata było spękaną pustynią. Bez kropli wody, bez kropli życia. Doświadczenia bycia tak przyjętą, chcianą, kochaną, akceptowaną, mimo tego, jaka jestem, jaka byłam wtedy. I nagle czuję, że ja klękam. I to nie jest jakaś decyzja mojej woli, to nie jest zaplanowane. To jest bezwarunkowy odruch mojego serca. Serca, które rozpoznało swojego Boga. Pojawia się pragnienie zmiany mojego życia. Pragnienie, żeby ta miłość, którą czuję w moim sercu, trwała już zawsze. Potoki łez, niekontrolowane. Wszystkie chusteczki higieniczne zużyłam, jednorazowe, więc okazują się być wielokrotnego użytku, bo nie mam już w co wycierać nosa. Czuję ogień w sercu, on się przelewa. Najpierw od czubka głowy, aż po skostniałe z zimna palce stóp. Później skupia się w klatce piersiowej i pulsuje. Cała się trzęsa, gdyby ktoś podłączył mnie pod prąd. I mam pragnienie, żeby to nigdy się nie kończyło. Przez kilka godzin nie jestem w stanie mówić, bo ta miłość po prostu mnie zmiotła. Takie nawrócenie szawłowe, jasność z nieba, która mnie poraziła. I zaczyna się, kochani, proces nawracania. I proces wcale niełatwy, bo jak ja słyszę słowo nawrócenie, to trochę mnie to słowo irytuje, bo nawrócenie oznacza co? Czas dokonany? Nawrócenie to ja już jestem taka święta? Relikwie na ołtarze? Aureola nad główką. A im dłużej kroczę z Bogiem, rok po roku, miesiąc po miesiącu, to widzę, że to jest ciężka orka do końca życia. Tym bardziej dla osoby, która przez lata była po ciemnej stronie mocy. To ta droga powrotna jest o wiele dłuższa, a te wszystkie ścieżki w moim sercu, które były wydeptane przez konkretne grzechy, dużo łatwiej mi powrócić w te rewiry, niż osobie, która w te strony nigdy się nie zapuściła. I tu, kochani, do akcji niesamowicie wkroczyła mama. Najlepsza, najcudowniejsza, najbardziej czuła kobieta wszechświata. Po doświadczeniu w kościele spowiedź generalna, po 23 latach. Ja przez tydzień siedzę z kartkami A4 i notuję drobnym druczkiem te wszystkie przestępstwa wobec Bożej miłości na przestrzeni lat. Biedny ksiądz się robi sino-fioletowo-koperkowy, kiedy słucha tego kalibru. Spowiedź trwa 2-3 godziny, nie wiem, nie liczę. I czuję, że cały kamlot z mojego serca spada. Te ramiona miłosiernego Ojca, ja doświadczam tego Ojca z przypowieści, ja jeszcze nie znam wtedy
przypowieści o miłosiernym ojcu, ja nie znam jeszcze żadnego fragmentu Pisma Świętego, a to doświadczenie wraca do mnie po czasie, że właśnie wtedy tak doświadczyłam Bożego miłosierdzia dla mnie, grzesznika. I widzę, kochanie, jak zły duch przychodzi tymi swoimi manipulacjami. I wtedy mam taki ciąg dalszy tej Ewangelii. I widzę to do dzisiaj. Spowiedź święta, czuję się lekka jak piórka, za chwilę przychodzi ten gnojek z piwnicy i zaczyna mi rzucać te strąki pod nogi, jako wspomnienie mojego dawnego życia. Kiedy ja nagle czuję, że jestem córką króla, że mam taką wartość, jakiej nie miałam w życiu, on przychodzi, rzuca te strąki i mówi, co? No zobacz, tu grzech i tam grzech. I ty się nazywasz córką króla, ty nie bądź śmieszna. Takie nic. Wtedy wkracza Jezus, te wszystkie strąki kopniakami wsuwa pod kościelne ławki, bo tego już nie ma. Bo ja jestem nowa, czysta. A to, co wyspowiadane, Bóg już tego nie pamięta. Przyjmuję sakrament bierzmowania, kochani, krótko później oddaję się Maryi. Śmieję się, że to był taki miłosny spisek Ducha Świętego i Maryi. Drugi moment zwrotny w moim życiu. Maryja przyszła z takimi łaskami, że ja nie nadążałam tego wszystkiego przyjmować. Pierwszy owoc był trudny, a my nie lubimy takiej trudnej prawdy o nas samych. My wolimy, jak nas klepią po pleckach, super z ciebie, katoliczka. A ja w tym momencie doświadczam, że ja, wielce nawrócona Marta, jeżdżąca jak wariatka z jednych rekolekcji na drugie rekolekcje, wznosząca ręce, Panie Boże, jak ja ciebie kocham. Pewnego dnia wracam z tych rekolekcji, biorę do ręki Pismo Święte, otwieram i tam jest hymn miłości. I dostaję tym słowem w pysk. Ty, Marta, katoliczka, wydarzenia charyzmatyczne, wielka neofitka, to ty masz szczelność mówić, że ty kochasz Boga, którego nie widzisz, a w sercu masz nadal nienawiść do człowieka na wyciągnięcie ręki. I ty masz szczelność siebie nazywać katoliczką. Ja doświadczyłam, że jestem grobem pobielanym. I ta prawda trudna, ale tak potrzebna. I wtedy przyszło pragnienie modlitwy o miłość w moim sercu. Ja codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt razy mówiłam, Boże, bierz to moje serce z kamienia i daj mi serce z ciała, ja chcę kochać ludzi, tak po prostu, każdego człowieka. Szczególnie tego, którego trudno mi kochać. Bo moje serce z automatu, zamiast przykazania miłości, wciąż mi podsuwa oko za oko i ząb za ząb. Ta mściwość, którą żyłam przez tyle lat. No i mama Maryja, ona mnie uczy czułości, wrażliwości, miłości. Kochani, zaczęłam głosić równo w południe. I do dzisiaj Anioł Pański, to jest taka moja codzienna modlitwa, podczas której Maryja wprowadza mnie w postawę oddania siebie woli Bożej. I to był drugi owoc. Kiedy ja taka, wiecie, przez lata choleryczka, taka Włoszka z natury, która potrzaskała o podłogę bardzo dużo talerzy i wszystko wiedziała najlepiej, w tym momencie uświadamia sobie, że jest ktoś, kto wie lepiej ode mnie. I nagle ja, wbrew sobie, zapragnęłam całkowicie oddać swoje życie Bogu. Dać Mu totalnie zielone światło, powiedzieć, Panie Boże, ja wiem, że jeżeli Twoja wola, Twój plan i pomysł na moje życie stanie się moim autentycznym pragnieniem, to ja będę na maksa szczęśliwa, nie realizując swoje cele. I do dzisiaj proszę ludzi, błagam, broń Boże, nie życzcie mi spełnienia marzeń, bo ja mogę źle skończyć. Tylko życzcie mi otwarcia i wypełnienia woli Bożej. I ja wtedy, kochani, kolejny ekskluzywny butik. Stoi sobie Marta, pachnąca, ładnie ubrana, wiecie, on i ę, bułkę przez bibułkę i wciska ludziom ekskluzywny kicz, wmawiając im, że to zaspokoi głód ich serca. I przyszedł czas, kiedy ja sobie uświadamiam, że to nie jest miejsce, gdzie ja będę mogła realizować to ekstremalne pragnienie miłości. Jeżeli powiesz Panu Bogu tak, tak na maksa, to być może On zacznie cię zapraszać w takie przestrzenie, w takie sytuacje, które są skrajnie odwrotnymi miejscami, do których sam byś siebie posłał. I to jest miejsce, żeby mogła się objawiać Jego chwała. Że On wybiera sobie narzędzie totalnie nieudolne, totalnie marne
i przemienia je w taki sposób, żeby ten człowiek swoim życiem mógł głosić Ewangelię. Ja przez lata byłam zwolenniczką aborcji. Nienawidziłam dzieci. Ja wtedy z dumą mówiłam, przyjmując przez lata środki hormonalne, antykoncepcyjne, że jak wpadnę, to się po prostu wyskrobię. Teraz gdzie Pan Bóg zaprosi wieloletnią zwolenniczkę aborcji, żeby się objawiła Jego chwała? Zostawiam swoją pracę i zatrudniam się w domu pomocy społecznej dla dzieciaków z bardzo głęboką niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Wchodzisz na grupę i widzisz 11 łóżek i w tych łóżkach leżą dzieci, które dla zwolenniczek aborcji są na pierwszej linii frontu, żeby się ich pozbyć. Bo leżą. Leżą i mrugają oczami. Nigdy nie usiadły, nigdy nie zrobiły kroku, nigdy nie powiedziały słowa, większość z nich nie widzi. Rurki tracheostomijne wystają im z tchawicy. Są karmione przez gastrostomię. Małe, zdeformowane, powykręcane ciałka. Ja mówię, mamo, gdzie ty mnie w ogóle wysłałaś? Ja jestem przerażona. Ja widzę, jak Maryja zaczyna wchodzić i uzdalniać mnie do tego, do czego po ludzku jestem niezdolna. Kiedy przez kilka dni w mojej pracy walczę z odruchem wymiotnym, bo ja nigdy w życiu nie przewinęłam dziecka. Nie jestem w stanie zjeść śniadania. I Maryja wchodzi i stopniowo daje mi swoją miłość macierzyńską, mimo że nie jestem matką. I patrzę, że zaczynam brać swoich podopiecznych na kolana i się nimi zachwycać, bo to są najwięksi mistycy, z jakimi miałam styczność. Mali święci, którzy w trampkach pójdą prosto do nieba. Maryja mi pokazuje, zobacz. Leżą, mrugają oczami. I całym sercem chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. I nawet życie samego papieża Franciszka nie jest w niczym więcej warte od życia tych dzieci. A skoro są na tym świecie, to Bóg się nie pomylił. Po co są? Chociażby po to, żeby kochać, uczyć kochać takie egoistki jak ja. Gdzie mogłabym takie stosy mądrych ksiąg teologicznych przeczytać? I żadna z tych książek by mi nie dała takich rekolekcji z bezinteresownej miłości, jak praca z tymi dzieciakami. I tam Maryja przychodzi i pokazuje mi, zobacz, przez lata ekskluzywne butiki, a co ty teraz robisz? Za najniższą krajową zmieniasz pampersy. Sprzątasz wymiociny i wycierasz ślinę, która się leje litrami z ust tych dzieciaków. I Maryja daje mi odwagę i dumę, żeby mówić, że to można robić na chwałę Pana Boga. Być takim śmiesznym dziwakiem, robić to, czego by się nie robiło wcześniej za żadne pieniądze na świecie. Ale jak żyjesz z Bogiem, to nagle nie o pieniądze w tym wszystkim chodzi. Mistyka codzienności. I my się, kochani, spodziewamy w naszym życiu tych wielkich wow. No niech się coś wydarzy spektakularnego. A Maryja przez to doświadczenie, kiedy ja myjąc swoich podopiecznych, w sercu odmawiam różaniec, kiedy zmieniając kolejne pampersy, modlę się do Maryi, wtedy czuję, że ta modlitwa w takich okolicznościach jest jej najmilsza. Ja nie liczę, czy tych zdrowasiek jest 9 czy 12. Bo Maryja nie liczy, tylko liczy na moje serce otwarte. I kochani, drugie zaproszenie. Mając przez lata tyle nienawiści w sercu, byłam zwolenniczką eutanazji, a nie miałam w sobie za grosz miłości i cierpliwości do starszych ludzi schorowanych. Jak widziałam na chodniku staruszkę, która idzie przede mną i toruje mi drogę, dostawałam apopleksji. I nagle Maryja przychodzi do mojego serca z pragnieniem, że w ogóle to ja chcę czuwać w hospicjum przy umierających. Ja myślę sobie, przecież totalne wariactwo. Mówię, Boże, w ogóle, no gdzie ty mnie posyłasz? Przecież ja się nie nadaję, ja nie znoszę starych ludzi. I kochani, Maryja w tym momencie zaczęła być tą, która nauczyła mnie pytać Boga. Powielać słowa Maryi, kobiety, która pyta, jak to się stanie. Jak to się stanie, Boże, że ty chcesz mnie w hospicjum? Ty mi to pokaż i ty mi to wytłumacz, ale dużymi drukowanymi literami łopatologicznie, bo ja inaczej nie zrozumiem. I Duch Święty zaczyna przychodzić z kolejnymi potwierdzeniami tego natchnienia. Najpierw się zaczyna od niesamowitej miłości do ludzi
starszych, kiedy ja zaczynam obserwować na ulicy właścicieli białych włosów, tych wszystkich głębokich bruzd na twarzy, ja nagle się zaczynam zastanawiać, jak oni wyglądali, kiedy byli w moim wieku. Jakie mieli marzenia, ile razy byli zakochani, czy ściągali na klasówkach. Nagle uświadamiam sobie, że przecież oni nie są starzy od urodzenia. I patrząc na nich, ja być może patrzę na siebie za kilkadziesiąt lat, jeżeli dożyję. Były kolejne potwierdzenia. Mój pierwszy raz ze śmiercią w miejscu pracy, w którym pracowałam. Wtedy opiekowałam się dorosłymi kobietami na innej grupie. Kobietami, które zachowywały się jak kilkuletnie dzieci. Jedna z podopiecznych, niewidoma, autystyczna Asia z bielmami na oczach, która nie widziała. I pierwszego dnia zaatakowała mnie w pracy. Przez nią chciałam odejść, rzucić. Mówię, Boże, gdzie ty mnie wysłałeś? Pewnego dnia, będąc na dyżurze, Asia była w szpitalu w stanie poważnym. Ja czuję w sercu, jedź do szpitala. Wchodzę na salę. Asia jest już w agonii. Modlę się koronką. Później rozpoczynam różaniec. Mówię, mamo, mamusiu, przyjdź po swoją córeczkę i przeprowadź ją na drugą stronę, bo już wystarczy tego cierpienia. Odmówiłam jedną dziesiątkę. W tym momencie niewidoma Asia nagle otworzyła oczy. I mimo, że miała bielma na oczach, ja widziałam w tym spojrzeniu jakiś niesamowity zachwyt. Ona delikatnie podniosła ręce do góry i przestała przy mnie oddychać. Wróciłam do domu, cała zapłakana, z niesamowitą migreną. Nie mogłam zasnąć, to było już grubo po północy. I nagle myśl w sercu, weź do ręki rozważania Ewangelii, które leżą na nocnym stoliku i przeczytaj Ewangelię na ten bieżący dzień, który się rozpoczął. I tam słowa o namaszczeniu Jezusa w świątyni. Duch Pana Boga nade mną. Oto mnie namaścił i posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim. A w rozważaniach napisane, namaszczenie jest rodzajem działającej w nas siły. Kiedy Bóg uzdania nas do tego, do czego po ludzku jesteśmy niezdolni. Jakie jest twoje namaszczenie? Być może masz czuwać przy chorych i umierających. Ja mówię, dobra Boże, już nic więcej nie mów. I to był ten sygnał. Dzięki Maryi. My się spodziewamy co osobistego zwiastowania, że sfrunie z nieba anioł, pacnie nas skrzydłem w łepetynę i przedstawi szczegółowy, wypunktowany plan Boga na nasze życie. Nie. Skoro nasza relacja, to ma być właśnie relacja, a w relacji ludzie ze sobą rozmawiają, te osoby ze sobą rozmawiają. Więc skoro ja pytam Boga, to ja ufam i wierzę, że On mi odpowie, że uzdolni mnie do odczytania tego konkretnego znaku. I kochani, hospicjum, to były chyba najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu. Nie ujmując wszystkim wielkim charyzmatykom, wierzcie mi, że Antonelle, Enrique i Baszabora się chowają. Kiedy wchodzisz do hospicjum, nie sama, tylko z Maryją, i pierwsze wejście na oddział, miałam taki obraz rosyjskiej lalki matrioszki. Ja mówię, mamo, to ty wejdziesz tam ubrana w moje ciało, bo ja nie dam rady. Prosiłam ją wtedy, Maryjo, ja chcę w każdym łóżku widzieć oczy twojego syna, bo inaczej nie dam rady. I pierwszy pacjent, do którego podeszłam, to był półprzytomny mężczyzna w agonii. I ta wolontariuszka, która pokazywała mi oddział, zwilżyła jego spierzchnięte wargi namoczoną w wodzie gąbeczką. Ja od razu z automatu dostałam w sercu obraz. Jezus na krzyżu, gąbka, hizop, ocet. Dziękuję ci, Jezu, że przy tobie mogę posiedzieć. Przy tobie w tym człowieku. I wchodząc na oddział po raz pierwszy, ja całkowicie oddałam się Maryi. Oddanie. Oddałam jej po kolei. Najpierw oczy. Ja mówię, mamo, wiesz co? Ja już byłam wcześniej na oddziale podczas 20-godzinnych praktyk. Ja już wiem, jak wygląda przeorane cierpieniem ciało pacjenta. Ja wiem, jak wygląda pacjent z przerzutami nowotworu na twarz. Ja wiem, jak śmierdzą odleżyny do kości. Ja się boję, mamo, że teraz moja mimika zdradzi, że ja czuję obrzydzenie do tych ludzi. Jakbym nie miała
w swoim spojrzeniu takiej godności, na jaką oni zasługują. Więc ja Tobie, Maryjo, teraz oddaję moje oczy. To są Twoje oczy. I teraz to Ty patrz na nich przeze mnie. Z taką czułością i wrażliwością, jak tylko Ty potrafisz. Później oddałam Maryi moje usta. Ja mówię, wiesz co, mamo? Ja się chyba najbardziej boję tych wszystkich trudnych pytań. Pani Marto, czy to boli, kiedy się przestaje oddychać? Pani Marto, czy ja umieram? Pani Marto, dlaczego mój syn mnie nie odwiedza? Dlaczego moje dzieci nie odbierają telefonu? I to jest to doświadczenie, kiedy hospicjum to nie są milionerzy, że teraz masz możliwość 50/50 telefon do przyjaciela, tylko widzisz tą wychudzoną, pociągłą twarz pacjenta i te wielkie oczy, które się w ciebie wlepiają i czekają, co ty odpowiesz. I ja mówię, mamo, ja nie mam zielonego pojęcia, co się mówi człowiekowi, który wie, że umiera. Więc to ty mów do niego przeze mnie. Ty mu dawaj nadzieję, ty go pocieszaj, ty go pokrzepiaj. Na końcu oddałam Maryi te ręce. Ja mówię, mamo, teraz to ty ogarniasz te opatrunki ran odleżynowych, zmieniasz pampersy, trzymasz za rękę, głaszczesz po głowie i parzysz malinową herbatę. Ty ich kochasz przeze mnie, bo ja nie mam takiej miłości. Zaufanie i prośba do Maryi, żeby była z tobą w tak trudnych sytuacjach, kiedy ty po ludzku wiesz, że leżysz i kwiczysz, bo jesteś kompletnie niezdolny do tego, żeby to robić. Maryja wchodzi i objawia swoją moc. Gdzie, kochani, w hospicjum, kiedy się rozpoczyna kurs na wolontariusza na początku 70 chojraków, w połowie kursu 30, pierwsze wejście na oddział kilkunastu, a po roku zostaje na oddziale jedna, dwie osoby. Bo bez prawdziwej relacji z Bogiem nie dasz rady tam być. I kochani, kiedy wchodziłam do hospicjum, zawsze miałam spodnie z kieszeniami. Jedna kieszeń była wypchana chusteczkami, bo tam się nie da nie płakać, a druga kieszeń była wypchana różańcami. Jak podchodziłam do tych pacjentów, oplatałam im paciorki wokół nadgarstków. Nawet jeżeli to byli starcy, to w tym momencie, kiedy obserwowałam ich reakcję, kiedy oni ściskali te paciorki, całowali z największą czcią ten krzyżyk, to ja widziałam małe dzieci, które w tym momencie uczepiły się swojej ukochanej, najczulszej mamy mocno za rękę, a ta mama ich przeprowadza na drugą stronę życia, jak przez przejście dla pieszych. Doświadczenie w hospicjum, co ja klepię bez sensu na modlitwie różańcowej. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja w ogóle w hospicjum zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo śmierć nigdy nie była na wyciągnięcie ręki tak bardzo jak tam. I to są dwa najważniejsze momenty naszego życia. Śmierć i teraz. Nie cofanie się, rozpamiętywanie tego wszystkiego, co było. Nie zamartwianie się o przyszłość, planowanie. Tylko teraz. Mam być tu i teraz. Bo to jest mój najważniejszy czas, bo dzień ma dosyć swojej biedy. I to, co najważniejsze, kochani, w hospicjum. Ja nie wierzę w życie wieczne. Nie wierzę w życie wieczne. Nie mam żadnej wątpliwości, że życie wieczne jest. Kiedy czuwasz przekonających i widzisz, jak oni w trakcie agonii nie patrzą na ciebie, bo jesteś przezroczysty, bo świat, który po nich przychodzi, jest 100 razy bardziej realny niż ja, która siedzę na krześle obok. Wyobraźcie sobie nagle wzrok utkwiony w sufit z totalnym zachwytem, po prostu ekstaza wypisana na twarzy. Niektórzy podnosili ręce, mimo że nie mieli wcześniej siły utrzymać kubka z wodą. Podnosili ręce tak wysoko, jak małe dziecko wyciąga ręce do matki. I tam przyszła totalna pewność, że kiedy Jezus mówi, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, to ma 100% rację. I wiecie, kochani, w hospicjum wyobraziłam sobie, że człowiek wygląda, wzięłam sobie pomoc dydaktyczną, człowiek wygląda tak, ciało i dusza. A moment śmierci wygląda tak. To jest dusza. A my się ciągle troszczymy o to. I pod postacią tej rękawiczki, kochani, nie tylko są nasze ciała, tu są nasze konta, nasze BM-ki w garażu,
nasze magistry przed nazwiskiem, najnowsze meble w salonie, kolejne wakacje w Tunezji na koncie, lajki na fejsie, reakcje na Instagramie. Nikt w hospicjum nigdy mi nie powiedział: Pani Marto, że też tak żałuję, że nie miałem jednego zera więcej na koncie, że nie miałem młodszej, bardziej wliftingowanej żony, że moje dzieci nie miały pokończonych studiów. Nigdy tego nie usłyszałam. Ja przeważnie słyszałam: Pani Marto, jak ja żałuję, że schrzaniłem ten czas, który dostałem. Że ten czas mi przeciekł przez palce jak woda i tego czasu już nie ma. Nie ma już czasu na te wszystkie niewypowiedziane: kocham cię, przepraszam, wybaczam. Nie ma czasu na te wszystkie przytulenia, które się nie dokonały, na te wszystkie rozmowy, które nie miały szansy zaistnieć. I tego ludzie żałowali. I na drugą stronę bierzemy, kochani, tylko to, co udźwignie nasze serce. Bo jak staniemy na granicy wieczności, to Pan Bóg powie do mnie: a ty przybyła gdzie z tymi walizami? Ty zostawiasz wszystko tutaj. I to było niesamowite przewartościowanie sobie wszystkiego. Kochani, w hospicjum Maryja działała dalej, bo ona od początku doświadczenia żywego Boga zaczęła bardzo wchodzić w moją kobiecość i w moją seksualność, zaczęła to wszystko uzdrawiać. To wszystko, co przez lata było zdeformowane, zdeptane, pobrudzone, wykrzywione. Przez lata uzależniona od relacji. Byłam jak taka pchła, która przeskakiwała na kolejnego emocjonalnego żywiciela, który miał mi dawać poczucie bycia kochaną. Od 4 lat, kochani, ja rozeznaję totalny kosmos. Bezżeństwo dla Jezusa. I znowu wszystko jest na odwrót. Kiedy powiedziałam: bądź wola Twoja, ja nigdy nie byłam bardziej szczęśliwa. I po ludzku, będąc w cudzysłowie sama, ja nigdy nie czułam się bardziej kochana. Ja na nikim nie mogłam tak polegać, jak na Jezusie. Nigdy nie doświadczyłam bycia tak zaopiekowaną, tak zatroszczoną, tak kochaną, jak dla Niego, który jest moim oblubieńcem. I w hospicjum Maryja zaczęła odkłamywać we mnie obraz mężczyzny, obraz związku. Jest taka zależność, że kobieta często wybiera sobie partnerów na wzór swojego ojca. A mój tatuś do grzecznych nie należał. Dlatego ja miałam również partnerów po wyroku. Wiecie, tacy niegrzeczni chłopcy, jakby to testosteron buzujący w żyłach, to, że facet potrafi użyć argumentów nie tylko słownych, ale ręcznych, był wyznacznikiem jego męskości. A Maryja wchodzi ze mną do hospicjum, pokazuje mi po kolei palcem: zobacz, to jest prawdziwy facet. I to jest prawdziwy facet. Nie do momentu, kiedy będzie fajnie, miło, lekko i przyjemnie, a jak coś się zepsuje, to weźmie zabawki, pójdzie do innej piaskownicy. Tylko wchodzę do hospicjum, słuchajcie, i widzę mężczyznę, dziadeczka, pod 90. I patrzę na każdy jego ruch, który maluje na jego twarzy grymas totalnego cierpienia. I on przychodzi codziennie do swojej żony, żeby ją nakarmić, bo tylko od niego ona zje obiad. Patrzę na faceta, niesamowicie przystojny gość, pod 50, przyprószony siwizną brunet, wytarte dżinsy, skórzana kurtka, mógłby mieć każdą. I patrzę na jego żonę, która leży w łóżku, 30 kg, łysa głowa po chemii, wielka szrama na głowie pooperacyjna. Nie ma śladu po biuście, bo widać tylko mostek i żebra, które prześwitują przez materiał piżamy. I on patrzy na nią z miłością, bo to jest jego żona. Bo on ją wybrał i on jej ślubował, dopóki nas śmierć nie rozłączy, a nie dopóki będzie fajnie. Totalne rekolekcje. Kochani, Maryja weszła dosłownie we wszystkie przestrzenie w moim życiu. Weszła i zaczęła wszystko po kolei uzdrawiać. Relacja z Ojcem. Modlimy się: Ojcze nasz. Maryja zaczęła tłumaczyć mi, kim jest Bóg Ojciec. Do dzisiaj jedynie na modlitwie wspólnotowej, kiedy na przykład prowadzę różaniec w parafii, modlę się słowami Ojcze nasz, żeby nie wzbudzać sensacji, ale w modlitwie prywatnej słowo Ojciec nie przechodzi mi przez gardło, bo brzmi dla mnie zbyt surowo.
Ja się od 4 lat modlę, tatusiu nasz, któryś jest w niebie. I to jest tata, który bierze sobie ciebie na kolana, twoje ukochane dziecko. I to jest taki tata, który byłby na każdym twoim szkolnym przedstawieniu, który by nie czekał z pasem i nie wściekał się za 1 z fizyki. Ja znowu jestem małą dziewczynką. 2 kitki na głowie, mała Martusia się wspina na najbardziej zaufane kolana na świecie. Maryja w ogóle zaczęła mi tłumaczyć Trójcę Świętą. Ona, która jest całkowicie zanurzona w jej obecności. Córka Boga Ojca, Matka Jezusa Chrystusa, oblubienica Ducha Świętego. Zacznijcie Maryję zapraszać do znaku krzyża. Nie wiem, czy wy widzicie coś takiego w kościele, bo ja często widzę taki gest odgonienia komara wśród wielu ludzi. A Maryja zaczęła mi rozkładać na czynniki pierwsze. I skoro oddałam się jej, to przecież oddałam się Trójcy Świętej przez nią. I dzisiaj was zachęcam do tego, kiedy kładziecie palce na waszym czole w imię Ojca. Tato Niebieski, oddaję ci wszystkie moje myśli, wszystkie utarte schematy w mojej głowie, wszystkie kłamstwa złego ducha, moją pamięć, moje pomysły na moje życie. Syna, Jezu, oddaję ci moje serce, moje relacje z tobą, z każdym człowiekiem i z sobą samą. Oddaję ci, Panie Jezu, wszystkie moje zranienia, żebyś ty je zalał swoją przenajdroższą krwią i uzdrowił. Ducha Świętego, jestem twoją świątynią, dlatego oddaję ci moją kobiecość i moją seksualność. Niby nic, znak krzyża, jesteś całkowicie oddany Trójcy Świętej. Tym gestem mówisz, bądź wola twoja całej Trójcy Przenajświętszej. Kochani, Maryja zaczęła ze mną wchodzić do kościoła. Nie wiem, czy ty zapraszasz Matkę Bożą do przeżywania z tobą Eucharystii. Tak jak oddałam się Maryi w hospicjum, wchodząc do kościoła mówię, mamo, teraz ty przyjmij we mnie obecność Jezusa, bo 33 lata na ziemi i 30 lat spędza z tobą. Kto lepiej przyjmie obecność we mnie niż ty? Słowo Boże. Ile razy wychodzę z kościoła, o czym ta Ewangelia dzisiaj była, co tam ksiądz dzisiaj gadał. Maryjo, ty przyjmij we mnie słowo. I teraz, kochani, to słowo, mamy dać mu zgodę na to, że czasami to słowo ma mnie przytulić, ma mnie podnieść, a czasami ma mnie przeorać, ma mnie nawrócić i pokazać mi, w których momentach i przestrzeniach mojego życia jestem skończoną hipokrytką, a nie wielką katoliczką. To, co u mnie się zaczęło od hymnu o miłości. Charyzmaty? Ty się, dziewczyno, o co modliłaś? O dary proroctwa, dar języków, dar uzdrawiania, jak ty nie potrafiłaś człowieka kochać na wyciągnięcie ręki? I to miłość ma być tym charyzmatem pierwszym, pierwotnym, o który wszyscy mamy się modlić. I dalej, kochani, jesteśmy w kościele. I teraz, Maryjo, ty przyjmij we mnie ciało Jezusa. 9 miesięcy nosiłaś żywego Boga pod swoim sercem. Teraz kiedy ja, z ręką na sercu, ostatni raz idąc przyjąć żywego Boga, mam w sobie 100% wiarę i maksymalną miłość, że to jest Jezus. Kiedy mi się serce wyrywa. I kochani, można przyjąć Komunię Świętą i Jezus może znowu nam wlecieć do żołądka, jak ten opłatek wigilijny, którym się niedawno łamaliśmy. I o co tu chodzi, moi drodzy, że ja przyjmuję na język żywego Boga i w moim życiu się znowu nic nie zmienia. To teraz co? To pod ołtarzem teraz ksiądz nagle przemienia hostię na niekonsekrowane, bo co? Bo ten Bóg nie ma mocy? O co chodzi? I teraz jak zaczynamy prosić Maryję, Maryjo, bo według naszej wiary ma nam się stać tak. Więc Maryjo, teraz daj mi na maksa swojej wiary, że to jest Jezus. Przypominaj sobie wszystkie cuda eucharystyczne w tym momencie. Nie symbol, nie opłatek, nie mąka i woda. I ty, Maryjo, daj mi swoją miłość.
I dzisiaj, kochani, zapraszam was do tego podczas Eucharystii. I może wtedy Jezus zacznie w końcu skręcać w lewo, tu, gdzie jest Jego miejsce. I to tu się zaczyna rewolucja. W serduchu naszym, nie w żołądku. I moment przyjęcia Komunii Świętej. Można przyjąć Jezusa i nie zdążyć wrócić do ławki, żeby przeżyć konsekrowaną hostię, jak takie, żeby się nie wyrażając, czarno-białe zwierzę na pastwisku. Wróć do ławki, Maryjo, Ty przyjmuj we mnie Boga. To co, że za chwilę trzeba zacząć śpiewać? Ty się rozkoszuj spotkaniem najbardziej intymnym, bo to jest 100 razy bardziej intymniejsze spotkanie niż to, kiedy małżonkowie spotykają się w sypialni. To jest taka intymność, Bóg przychodzi do twojego serca. I teraz pozwól delikatnie rozpływać się konsekrowanej hostii. Rozkoszuj się tym momentem. Boże, przecież ja mam teraz Ciebie. I to Ty, Jezu, w lewo skręcaj i zmieniaj moje życie. Kochani, Maryja. Maryja przychodzi do mnie też z takim totalnym wytłumaczeniem mi Boga. Ja mam takie porównanie, wiecie, mamy doświadczenie, czym jest czekolada i czym jest wyrób czekoladopodobny. Jak ja jeżdżę po wielu parafiach, mimo że to są msze niedzielne, czyli teoretycznie to powinni być naprawdę gorący katolicy. Jak często jest tak, że my jesteśmy w kościele, ale nasze serce nie pała miłością, bo my nie spróbowaliśmy czekolady, czyli tego prawdziwego, realnego Boga takim, jakim jest, tylko żyjemy tym wyrobem czekoladopodobnym, tą imitacją. I jak się mamy zachwycić czymś, co smakuje jak utwardzona, posłodzona margaryna? Jak te wszystkie zajączki, gwiazdorki bożonarodzeniowe w marketach. Ta tania podróba. Ja też się nie zachwycam wyrobem bogopodobnym, którym nie zachwycają się niektórzy katolicy. I teraz Maryja chce zacząć tłumaczyć ci Jezusa takim, jakim jest naprawdę. A żyjąc wyrobem bogopodobnym, możemy przez lata wyjść z domu, w którym praktykowało się teoretycznie, mieć obraz Boga, który gdzieś tam sobie siedzi na chmurce. Ja się modlę, klepię te swoje paciorki i to wszystko idzie w eter, w próżnię. A prawdziwa czekolada, prawdziwy Bóg to jest osoba, z którą ja mam relację. Że jak ja mówię, to On mi odpowiada przez swoje słowo, przez drugiego człowieka i przez te wszystkie, w cudzysłowie, przypadki, kiedy to Duch Święty się przechadza w naszym życiu totalnie inkognito. Wyrób bogopodobny to jest Bóg, który ma w nosie twoje życie, bo ma ważniejszych katolików na głowie, a ty to tam sobie siedź w kącie, bo taka szara myszka z ciebie. A prawdziwa czekolada, prawdziwy Bóg, to jest taki Bóg, że mimo, że patrzy na nas, jak na taką plażę pełną ziarenek piasku, to On każde ziarenko widzi indywidualnie. I bez tego ziarenka Jego serce by nie było kompletne, bo masz taką wartość w oczach Boga. Wyrób czekoladopodobny to jest, kochani, słuchanie Ewangelii, jakby to była jakaś mitologia grecka. Prawdziwy Bóg to jest przyjmowanie słowa, to jest życie tym słowem. I za każdym razem, kiedy je czytasz, ono mówi co innego, bo ty jesteś na innym etapie w swoim życiu. I teraz Bóg chce cię nakarmić inaczej. I nikt piękniej w tobie nie odkłamie tych wszystkich bogopodobnych obrazów, niż ta, która poznała Boga jak żaden człowiek na świecie. Jak Maryja. I kochani, cierpienie. Nie mogę o tym zapomnieć, bo tu chyba Maryja udzieliła mi najpiękniejszych korepetycji. My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że jak słyszymy słowo cierpienie, to od razu się robimy sztywni. Bo mamy taki bezwarunkowy odruch, tak jak cofamy rękę, jak się oparzymy, jak zamykamy powiekę, jak nam coś wpadnie do oka, to nasze serce tak reaguje na słowo cierpienie. I kochani, będąc w hospicjum, ja widziałam dwie grupy ludzi. Jedna grupa to byli ludzie, którzy do końca kopali się z cierpieniem, obrzucali najgorszymi epitetami Pana Boga, uznawali Go za kata i tyrana, który pozwala im cierpieć.
Druga grupa ludzi to były niesamowite babcie, które mówiły: Pani Marto, ja oddaję moje cierpienie za moje wnuki, które są daleko od Boga, od Kościoła. Ja oddaję to wszystko, żeby się nie zmarnowało. I teraz wytłumacz mi, jak to jest po ludzku możliwe, że patrzysz na ciało człowieka, który niewyobrażalnie cierpi fizycznie, a na twarzy ma pokój nie z tego świata. Bo to nie sytuacja zewnętrzna zależy od tego, co my mamy w środku, tylko nasze podejście, nasza zgoda. I kiedyś miałam, kochani, taki niesamowity obraz w hospicjum. To był obraz na modlitwie, taki wewnętrzny obraz serca, że wchodzę na salę i widzę, że pod łóżkami pacjentów są porozrzucane krzyżyki. I po chwili wchodzi na salę salowa z mopem, myje podłogę i te krzyżyki są roztarte, ich już nie ma. Ja wyraźnie poczułam wtedy, że Duch Święty mówi do mnie, że te krzyżyki to jest symbol zmarnowanego cierpienia tych ludzi. Cierpienie, które spadło na podłogę. I od tego momentu ja przez Maryję, przez jej niepokalane serce zbierałam te wszystkie krzyżyki z podłogi, te wszystkie cierpienia, które spadły i przez jej niepokalane serce oddawałam Bogu. I do dzisiaj to praktykuję u siebie. Ząb cię boli, głowa cię boli, ktoś cię obraził, obmówił, jakiekolwiek cierpienie, fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne, niech ono się nie marnuje. Bóg jest mistrzem recyklingu. I teraz jeżeli ty mu to oddasz w konkretnych intencjach albo w intencjach Maryi, to nie trafi na wysypisko śmieci, a owoce tych wszystkich oddawanych cierpień zobaczysz po drugiej stronie. I kochani, ja was dzisiaj zapraszam. Myślę, że większość z nas już przerobiła te rekolekcje albo podobne. To są rekolekcje Oddanie 33, które promuje nasza fundacja Totatua. Ja z tymi książkami jeżdżę po Polsce i zapraszam ludzi, żeby podejmowali ten okres. I kochani, prawda jest taka, że Maryja tak naprawdę tej książki w ogóle nie potrzebuje. Bo jej wystarczy tylko nasze tak w naszym sercu. My potrzebujemy, kochani, tego czasu miesiąca, tego czasu, żeby móc wypracować tą relację, żeby w ogóle doświadczyć, że Maryja to jest moja przyjaciółka do tańca i do różańca. Że to jest ta najbardziej uważna kobieta z Kany Galilejskiej, że to jest moja matka, że wszystkie wezwania litanii loretańskiej to jest za mało, żeby powiedzieć, kim jest dla mnie Maryja. I kochani, tą książkę będzie można nabyć po skończonej konferencji, do końca dzisiejszego wydarzenia na stoiskach. Mam też ze sobą moją książkę Świadectwo, gdzie, mówiąc kolokwialnie, wypruwam z serca flaki. To jest całe moje życie, to jest hospicjum, moja praca, moja przeszłość. I to, jak żyję dzisiaj. I kochani, Maryja jest jeszcze dla mnie matką miłosierdzia. Wiecie, jak ja sobie wyobrażam tą scenę pod krzyżem, to myślę sobie, mamo, jak ty stałaś pod krzyżem Jezusa, to przecież automatycznie stałaś trochę pod krzyżem dobrego łotra. Przyszła taka myśl, że jak ty na niego patrzyłaś, to on doświadczył takiego spojrzenia, którego nie doświadczył nigdy, bo nawet rodzona matka tak na niego nie patrzyła. Bo się może wstydziła, że z jej łona bandyta, morderca. Ja sobie myślę, że może ta przemiana w ostatniej chwili dokonała się, Maryjo, również pod wpływem twojego czułego spojrzenia, które nie oceniło, nie potępiło, tylko wskrzesiło jego serce. Że to był nagle ten mały chłopiec, który się przyznał. Że stłukł szybę piłką, ukradł koledze cukierki, a drugiego kumpla stłukł na kwaśne jabłko. I kochani, ja podróżuję do różnych miejsc, bo bardzo czuję się zaproszona w takie trudne środowiska. Wiecie, fajnie jechać do parafii, brawo, pani przybyła, przyjechała, no super, jak pani pięknie mówi, jak pani błyszcze elokwencją. Ale jechać do miejsca, gdzie ci na dzień dobry powiedzą, wypchaj się swoim Bogiem, i na dzień dobry obrzucą cię mięsem, czyli poprawczaki, domy samotnej matki i załóżmy więzienie, to tu dopiero widać, jaką robotę robi łaska Boża, gdzie grunt jest totalnie niepodatny. A potem Duch Święty przychodzi z taką łaską, że pojawiają się łzy, pojawiają się spowiedzi po wielu latach. I wiecie, kochani, jak byłam w więzieniu, to niesamowicie doświadczyłam tego, o czym rozmawiałam z pewnym mężczyzną, z Leszkiem Podoleckim. To jest jeden z pielgrzymów miłosierdzia. On odsiadywał wyrok 26 lat. W tej chwili prowadzi 3 domy dla bezdomnych. Zajmuje się resocjalizacją, jeździ po więzieniach.
I on mówi, wiesz co, Marta? W tak trudnych miejscach niesamowitą robotę robi Maryja. A wiesz dlaczego? Bo jak siadam z chłopakami i pytam ich, kto z was miał kochającego ojca, to podnosi rękę kilka osób. A jak Leszek pyta, kto z was miał kochającą matkę, to rękę podnosi większość ludzi. I w tak trudnych miejscach to Maryja jest najlepszym pomostem, bo kobieta jest o wiele czulsza. Maryja jest matką. I jak Leszek pyta, kto z was ma pretensje do Boga Ojca? Nie? Motyl lata, Duch Święty przyleciał, kochani. Nie? Podnoszą ręce prawie wszyscy, bo to jest ojciec, który się kojarzy z tym ojcem, który ich prał, który chlał i który sprzedawał wszystko, co popadnie, żeby mieć na flaszkę. A jeżeli Leszek pyta, a kto z was ma pretensje do Maryi? Nikt nie podnosi rąk. I ja to wypraktykowałam z ciekawości. No zobaczcie. Także, mamo, dzięki za znak, za Ducha Świętego. Wypraktykowałam, kochani, to samo. Maryja jest najkrótszą drogą, żeby zacząć do tych ludzi przychodzić z Bogiem, z Jego miłosierdziem. Zawsze zaczynam od Maryi w takich miejscach. I kochani, tak naprawdę oddanie. Oddanie rodzi też takie pragnienie, żeby oddawać innych ludzi. Ja mam takie pragnienie, ono się zrodziło po moim oddaniu, żeby oddawać ludzi, których spotykam. Że to być taki stan, że wiecie, nie wchodzimy do kościoła, padamy na kolanka, jak tacy super katolicy, a potem oddzielamy ten czas na modlitwę i na nasze życie. Ja chcę żyć tak, że ja mam Wi-Fi 24 godziny z niebem. Tutaj już ojciec mi pokazuje, że mi za chwilę prąd odłączy, także już będę lądować, bo bym mogła gadać o Maryi w nieskończoność. Dlatego, kochani, oddajemy Maryi napotykanych ludzi. I kochani, na koniec, ja mam takie poczucie, że oddanie Maryi to jest taki moment, kiedy my wsiadamy do samochodu, ale nie na miejscu pasażera, nie na miejscu kierowcy, gdzie ty się tam wpychasz. Ty sobie siadasz pokorniutko na miejscu pasażera. I teraz, Maryjo, ja tobie oddaję kluczyki. I teraz, kochani, sprawa wygląda tak, że gwarantuję wam, że może nie być łatwo. Może was totalnie wytrząść na wertepach. Widoki za oknem mogą nie być fascynujące. Tam może nie być zachodzących słońc, tęcz i pięknych chmur. I pewnie nie wstąpicie po drodze na szejka i na frytki do McDonalda. Tylko, kochani, jak jedziecie z Maryją, to z Maryją jest taka pewność, że jak jedziecie z nią, jedziecie z automatu z Duchem Świętym. I w tej podróży naszej życiowej Duch Święty jest tak, pomoc drogowa. Jak my się wpakujemy znowu do rowu, bo się zagapimy na jakieś ułudy szczęścia i pomyślimy, że jest szczęście gdzie indziej poza Bogiem, to Duch Święty nas wyciąga z tego rowu jak pomoc drogowa. Duch Święty, kochani, jest jak najlepszy GPS. Bo jak my zjeżdżamy w kolejny grzech, to on nam ciągle przelicza trasę. I Duch Święty jest jak najlepsza stacja benzynowa. Jak nie masz siły iść i się po prostu czołgasz, to przez Maryję do Ducha Świętego. Duchu Święty, tankuj do pełna. I kochani, takiego życia wam z całego serducha życzę. Szczęść Boże.